Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Prison Architect. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić różnego rodzaju rzeczy. Muszę się zorientować, co tu w ogóle musimy zrobić, bo mam na pewno dwa programy reform. Jeden program reform, a drugi program żywieniowy, tak jakby, i muszę sobie teraz rozkminić, jak wykonać te zadania. Tutaj widzę, że mam, trzy posiłki. Muszę zaserwować im jeszcze wysokiej jakości i wysokiej, że tak powiem, różnorodności. A jeśli chodzi tutaj, to musimy mieć 15 gości, którzy zdadzą nam kurs podstawowej edukacji, a później jeszcze muszą taki generalny kurs edukacji zaliczyć, więc tym się prawdopodobnie będziemy dzisiaj zajmować. Ja mam problemy z pieniędzmi, więc za dużo budowy nie będzie, aczkolwiek widzę, że tutaj coś się dzieje. Co oni tu robią? Aha, bo tu jest teraz nowy jar, tak? Czy ja dobrze myślę? Nie, o co chodzi? Czemu oni tutaj wyszli w ogóle? Czy tu mam yard zrobiony? Już teraz cholera nie wiem, to jest chyba yard właśnie, dlatego teraz oni sobie tutaj wyszli. Dobra, to miałoby sens w takim razie. I oczywiście sesja programu reformującego jakiegoś tam została zakupiona i straciłem kolejne pieniądze, niestety. No może niestety, w sumie. Czekajcie, sobie zobaczymy. Kontrabandy nie chcę. Potrzeby sobie zobaczmy. Rodzina jest największą potrzebą w tym momencie. I co? Wy jesteście zamknięci, rozumiem. No niestety jesteście. Dobra, więc was musimy sobie jakoś tutaj ogarnąć. Na szczęście widzę, że oni nie są w sumie uciśnieni za bardzo, więc to mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że będą chętni do nauki. A te programy, czekajcie, gdzie ja mam szkołę w ogóle? Tutaj jest jakaś szkoła, tak? Okej. 9% sukcesu. Zła koncentracja, ale to jest prawdopodobnie związane z czym? Z brakiem rodziny? Czy to jest możliwe? Nie wiem, zobaczmy. W każdym razie rośnie im szansa na sukces. Szansa na sukces w ogóle. Śpiewać będą. Dobra, więc tak, czekamy. Zwiększymy prędkość rozgrywki i zobaczymy, jak to wszystko będzie się działo wszystko. Jest 10% sukcesu. Rośnie im też na szczęście obecność. O, widzę, że ich sporo tutaj się uczy jednak. No, czyli na pewno udało mi się poprawić sytuację, jeśli chodzi właśnie o szkolnictwo, bo teraz więcej osób jest chętnych do zdawania tych kursów. To mnie bardzo cieszy, bo to mnie jednak zbliża właśnie do tych wszystkich reform. Jeśli chodzi o kucharzy moich. Moich kucharzy. Aha, jeszcze pisaliście mi kiedyś, jakim cudem, znaczy pytaliście się, jakim cudem mogą u mnie gotować, skoro są drzwi tylko dla stawu, więc może ja je właśnie w tym momencie rozmontuję. W sumie nie potrzebuję tutaj tych drzwi. Niech to przyjdzie jakiś koleś, niech to rozmontuje. Być może to pozwoli gotować moim więźniom, albo się chociaż uczyć gotować moim więźniom, więc taki jest plan. Czy coś zmieniło? Nie sądzę, aczkolwiek dobrze wiedzieć, że przynajmniej moi uczniowie coś tutaj kombinują. Tutaj chyba jest więcej w sumie niż... A może się to już skończyło? Nie. 11% na sukces. Tutaj ma 12. Jest chyba nieźle, wiecie. A zobaczmy w ogóle... Czy ja mogę zobaczyć w sumie, jak do niego kliknę? O, właśnie. Co tu się dzieje? Doświadczenie... O, tutaj mamy dużo rzeczy. Mała szansa na sukces, aczkolwiek jeszcze troszeczkę zajmie szkolnictwo. No, myślę, że spokojnie sobie poradzimy. Dobra, koniec nauki. Teraz co będzie? Teraz będzie, słuchajcie... Reżim? Tak. Teraz jest czas wolny, więc w czasie wolnym oni będą robić, co chcą. I tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś wielkiej bójki w tym momencie, bo potrzebuję pieniędzy. A nie bardzo mam możliwość na czymkolwiek zarobić teraz i to mnie trochę martwi. Natomiast tak, tutaj mamy opcję, żeby ich wszystkich nakarmić. A kiedy będzie jedzenie?
No najwidoczniej nie dzisiaj. A właśnie, bo ja tutaj miałem napisane, czekajcie, co ja tu miałem napisane? Aha, czy to oznacza, że mam 3 dziennie chyba, dobra. To miałoby sens w sumie, wiecie? Czyli tak, zrobimy sobie jedzenie, powiedzmy tu, powiedzmy, może nie to, może tu i może tu. A tu będzie praca. I tu będzie też praca w sumie. To wiecie co, to może pracę wyrzucę tu, a tutaj zrobię yard. O, coś w tym stylu zróbmy. Zobaczymy, czy to coś zmieni. A jeszcze zobaczę może, słuchajcie, wiecie co, zobaczę, zobaczę, czy jest tak, jest dobrze. Okej. Więc w sumie czekamy na to w takim razie, zobaczymy co się będzie działo w następnym dniu. Moi kucharze tutaj trochę nie wyrabiają z gotowaniem, ale mają dużo kuchenek, więc powinni w sumie dać radę wszystko tutaj ugotować. No zobaczymy. Zobaczymy, nie ma w sumie powodu do paniki na razie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Tylko mnie zastanawia, czy oni się tutaj cholera szkolą, czy nie bardzo. Czy będą się dopiero szkolić w momencie, kiedy będzie praca. Czekajcie, jeszcze zobaczymy sobie reżim. Praca, tak, teoretycznie obiad powinni gotować razem z więźniami. Więc zobaczymy, czy do obiadu dotrwamy dzisiaj, znaczy w tym odcinku. Powinniśmy dotrwać w sumie, bo idziemy dosyć szybko. Teraz będzie jedzenie, nie starczy niestety. O, ale tu mamy 4, dobra, 4%, rozumiem. Więc zbliżamy się do wykonania tej misji. Zobaczymy, co się uda. W sumie nie zdążyli ugotować wszystkiego. Ile tutaj jest kartonów? No mogliby to posprzątać, cholera. Mogliby. Nie powiem, że nie. W każdym razie, cieszy mnie to, że jakoś nie rośnie mi napięcie w więzieniu. To jest na pewno dobra wiadomość, bo to oznacza, że nie będzie takich bitew jakichś tutaj planowanych. Tutaj sprzątacze latają. Nie są sprzątacze, to są ogrodnicy. W każdym razie czekamy na rozwój sytuacji, rozwój wydarzeń. Czy ja mam izolatkę w ogóle tutaj w tym? No to teoretycznie mam, więc o co chodzi? Ile ja mam w ogóle tych? Moich pracowników mamy 9 osób, więc w sumie oni powinni tutaj sami ustawiać. Nie wiem, czemu tego nie robią. Coś się stało? Pytania? I co? Chłopie, no do izolatki go. Zabierzesz go? No to zabieraj. Dobra, to powinno pomóc. Czemu oni tak wolno idą? Nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, 8% mamy. Więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby chociaż 15 patyków uzyskać. Za 15 patyków to ja mógłbym trochę tutaj powiększyć nasze pomieszczenie socjalne. Dobra, więc tak, czekamy aż oni sobie tu ogarną. Za chwilę moi więźniowie powinni przestać spać. I przez za chwilę, mam na myśli za jakieś 6 godzin, jeśli dobrze pamiętam, reżim trwa do 6, tak, więc o 7 oni się obudzą, pójdą pod prysznic i później będą mieli godzinkę czasu wolnego, później będą jedli, potem będą mieli znowu jard, będą pracować 3 godziny, potem znowu będą jeść, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tutaj widzę, że mam bardzo dużo pudełek, nie wiem co tam jest, tutaj są toalety, widzę i prysznice i różne innego rodzaju rzeczy. Fajnie, że oni sobie tu wchodzą w ogóle, autosave, więc tak, tutaj wszystko działa. Jeszcze zobaczymy potrzeby, bo w sumie potrzeby trzeba kontrolować. Potrzeba jedzenia jest dosyć spora i widzenia się z rodziną też jest dosyć spora, a nie wiem za bardzo, czy mam wystarczającą ilość budek telefonicznych. Mógłbym tu w sumie trochę ich jeszcze dostawić, chociaż mam chyba sporo, więc nie wiem czemu ta potrzeba jest aż tak duża, tym bardziej, że mam dosyć spory spore pomieszczenie do wizytacji, więc w sumie to nie powinno stanowić problemu. Ja chciałbym natomiast tych gości tutaj jakoś samemu poprzestawiać. Nie wiem, czemu oni nie są zamykani przez tych moich strażników, co jest dziwne, bo powinni być. Tym bardziej, że oni są zmęczeni strasznie.
Zobaczmy może tutaj rozmieszczenie moich strażników. Patrole. Ile jest na patrol? Tu jest jeden z psem, tu jest drugi z psem. Tam jest trzeci z psem. Więc w sumie nie powinno być takiego jakiegoś zamieszania. Nie wiem czemu tak jest. No trudno. Wyłączmy to. Więc tak, tutaj 6%, tu 16%, to jest coraz więcej. Tego gościa też moglibyśmy zanieść do izolatki. Postarajcie się, chłopaki, bo naprawdę szkoda mi was trochę. No, widzę, że teraz się zajęli chyba zanoszeniem tych gości. Niech oni odsiedzą swoje po prostu i wyjdą, bo to nie ma dobrego wpływu na pewno na ich psychikę w żadnym stopniu, co tu się dzieje. Aha. Okej. Widzę, że dużo broni u niego znaleziono. Spoko. Dobra, teraz powinno być chyba wszystko już w porządku. Oni powinni się tutaj sami ogarniać i mam nadzieję, że tak właśnie będzie się to wszystko działo. No ale jeszcze prowizorycznie sami tutaj pooznaczam, niech sobie stoją przez noc. Mam nadzieję, że w tej izolatce posiedzą i będzie spokój z nimi. Tak jest plan przynajmniej. Dobra, tutaj wrzucę. Wrzucam tak strasznie randomowo do tych izolatek, bo w sumie nie ma chyba większego znaczenia, gdzie oni siedzą. Dobra, słuchajcie, zbliża się godzina 6. To znaczy, że za chwilę skończy się spanie, czyli godzina snu, czyli moi w sumie kucharze powinni powoli szykować się do gotowania. Tym bardziej, chociaż nie no, pierwsze śniadanie jest o 10, więc trochę do tego jeszcze czasu mają. Tutaj widzę, że sprzątanie odchodzi. Tutaj więzień stoi na tej, jak to się mówi? Na czym stoi? Na stoliku? Na... nie wiem na czym. Na tym, co się serwuje jedzenie, no, w każdym razie. Dobra, więc tak, tutaj wszystkich chyba już zebraliśmy. A może jeszcze nie? Może jeszcze jednego tutaj gdzieś pakuję, pyk. Okej, i ten jeszcze tutaj stoi, cholera, koleś, dobra. Ale to już będą chyba wszyscy w sumie. Rośnie trochę napięcie, trochę zagrożenie, bo dlatego pewnie, że są w prysznicu. Gdzie jest prysznic? Tu jest prysznic. Ale mam tutaj jednego gościa, który ogarnia sytuację, więc gdyby coś się działo, to na pewno powiadomi innych. Przynajmniej wszyscy będą czyści w miarę. Widzę, że się wylało. Czyżbym nie zamontował kratek? Nie no, przecież kratki są, więc o co chodzi? Za dużo wody, czy co? Dziwna sprawa w sumie. No ciekawe. Zalewa mi więzienie. No trudno, dobra. Więc tak, za chwilę będzie śniadanie. Widzę, że posiłki są już powoli przygotowywane, więc to mnie cieszy. Tym bardziej, że 31% już praktycznie zakończyliśmy tego, więc będziemy mogli sobie niedługo prawdopodobnie nowy program, że tak powiem, zakupić, czy też zamontować programy. Jakie mamy programy? W ogóle przejrzyjmy sobie, bo tak, co tutaj jest? To bym chciał rozpocząć, żeby oni sobie gotowali. Tylko teraz granty chciałem zobaczyć w takim razie. Gdzie są granty? Tu. Co to oznacza? Musimy. A, czyli usunąć zapas, czy tam podaż kradzionych narzędzi i broni. Nie wiem, czy ja go właśnie załączyłem. Aha, bo mogłem. No dobra. Przypadkowo wcisnąłem prawdopodobnie i trudno, dobra, więc cóż ja tu mogę zrobić z nim w takim razie? Pokażcie, jak to zrobić? Jak to zrobić? W takim razie kontrabanda prawdopodobnie. I teraz tak, tu musimy. No właśnie, tutaj nie może być wejścia takiego dobrego chyba. Niestety. Nie wiem za bardzo, jak to wykonać. Możecie mi napisać, jeśli wiecie, co mam zrobić, żeby to zniknęło.
Aha, muszę mieć przynajmniej 40 więźniów. No, w sumie mam. Czy mogę to wyłączyć? Nie mogę. Mogę na przykład sobie zaciągnąć kredyt. Ale nie wiem, czy chcę to robić. A, dobra. Zobaczymy, jak to będzie wszystko działało później. O! Tego nie widziałem, że mogę sobie gości jakichś tutaj rekrutować. No proszę. Tylko jak to zrobić, słuchajcie, teraz? Doświadczenie. Jak się rekrutuje gości w takim razie? To bym chciał rozkminić, bo tego nie widziałem nigdy. Albo nie robiłem tego nigdy. Czekajcie, kontrabanda. Informatorzy. Okej. Tego też nie widziałem. Fajnie w sumie. Fajne statystyki. Więc tak. Widzę, że 37-39%. I teraz pytanie, czy oni tutaj pracują, czy oni się czegoś uczą, czy nie bardzo? Co on robi? Pracuje, czyż by gotował? Tak. Fajnie. Widzę, że jego szansa na sukces rośnie dużo szybciej niż obecność, więc to znaczy, że będzie się dobrze zachowywał i będzie mi pomagał w sumie. Jeśli chodzi o tego gościa, to tak, nie bardzo mu ten sukces rośnie. Widać, że nie bardzo się orientuje w tym, co robi, no ale trudno. Możecie mi powiedzieć, jak informatorów też zrekrutować, jeśli macie taką dostępną wiedzę, więc ja bym bardzo prosił, żebyście to zrobili. Patrzę, co tu jeszcze mogę zrobić. Nie bardzo mam co chyba badać na razie. Zbieram pieniądze, może będzie jakaś bójka, może mi się przydadzą. Jeśli mi się nie przydadzą, no to zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj na razie chyba jest wszystko w porządku, tak mi się wydaje. Widzę, że też moi uczniowie też całkiem sobie nieźle radzą. Szukam tego gościa, który tak dobrze się tutaj uczył. Może to jest światło, nie chcę światła. Chcę tego gościa, o właśnie. Ten ma 16% na sukces, ten ma 15%. No chyba nie jest źle. Wprawdzie koncentracja daje im po dupie, ale myślę, że to sobie można jakoś wytłumaczyć inaczej. Co? Doświadczenie. Będziesz przynajmniej dobrym kucharzem. Fajnie. Widać, że ten koleś zda test. O, widzę, że raz już oblał. Myślę, że następnego dnia spokojnie sobie już tutaj to zrobi, jeśli przyjdzie oczywiście. Jeśli będzie miał taką ochotę. A ja jeszcze patrzę, słuchajcie, na to, czy tutaj mam jakiegoś gościa, czy ja w ogóle mam typa, który mógłby ich, że tak powiem, uczyć. Mamy gościa, więc tak, ja może tutaj o, ten koleś powinien iść do izolatki. I ten powinien iść do izolatki. Okej. Więc teraz przydałyby się drzewa. Żeby mieć drzewa, to ja raczej muszę poczekać, aż one urosną tu. Więc tak, czekamy w sumie dalej. Za bardzo się nie ruszymy, jeśli chodzi o budowę czegokolwiek, ale mam nadzieję, że chociaż ludzie tutaj będą się uczyć czegoś, tudzież zarobię trochę pieniędzy. Bo wykonam chociaż jakiś ten grant cholerny, bo wiem, że 47, to już jest sporo. Dobra, to zobaczymy sobie jeszcze w takim razie te moje programy. Dwóch zdało, tutaj widzę, że w workshopie zdało trzech. I program edukacji widzę, że też jest w trakcie. Okej, więc co ja tu jeszcze mogę? To mógłbym w sumie chcieć. Grupa anonimowych alkoholików. Nie wiem, czy to jest w ogóle niepotrzebne do czegoś. Ale na pewno chciałbym też mieć to. Ile to kosztuje? 5 stówek na sesję. Nie stać mnie na razie, niestety. Niestety mnie nie stać. Więc musimy się z tym pogodzić, żeby nie stać. No i poczekamy sobie jeszcze może do godziny 12. Niech oni sobie pójdą spać.
Wtedy zobaczymy, co się będzie działo. Fuck. Uh-oh. Znaleziono tunel. Więc to oznacza, że musimy ten tunel usunąć. Kiedy oni go wykopali? Cholera, uciekł mi koleś. Czy nie wiem, czy mi w sumie uciekł, ale zobaczmy zresztą. Nie uciekł, ale zaczął kopać tunel, więc to już jest poważna sprawa. Dobrze, że chodzi mi tutaj koleś i patroluje to wszystko. Bo mogło być ostro. Idą już moi pracownicy. Zaraz będą zakopywać. No i chłopak się natrudził i nic z tego mu nie wyszło. Przykra sprawa. Tu jest chyba wszystko ok. Dobrze, że oni sobie tutaj patrolują. Tutaj też widzę tunel. Więc zakopmy tu wszystko. Tu jest więcej tuneli. Tutaj coś. Nie. 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 Dobra, więc jest chyba ok. Na to by wychodziło. Dobra. No i dobra, w takim razie ja mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiaj. To będzie wszystko na dzisiaj. Jeśli Wam się oczywiście podobało, no to zapraszam na kolejny odcinek, który nagram właściwie za chwilę, więc on się pojawi prawdopodobnie niedługo. No i cóż, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!